Poza liniami, które dowiozą nas bezpośrednio pod bramę lotniska, czyli liniami 1, 5, 11, 14, 17 i 21, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotował 5 dodatkowych linii, ponumerowanych poszczególnie od P1 do P5. Trasy tych linii są dostępne na naszej stronie www.mzdejka.pl. Przygotowaliśmy także 18 parkingów, z czego 4 parkingi to są parkingi rezerwowe. Łącznie miejsc parkingowych mamy przygotowanych na około 11 tysięcy aut, więc całkiem sporo. Ważna informacja. Wszyscy kierowcy, którzy pozostawią swoje auto na miejskim parkingu, będą mogli skorzystać z tego biletu parkingowego jako biletu autobusowego po to, żeby dostać się bliżej bramy lotniska. Nie będzie wymagany wtedy od nich bilet komunikacji miejskiej. Autobusy dodatkowe będą jeździły co 5 minut, z wyjątkiem autobusu P5, który będzie kursował co 10 minut.